Staramy się podłączyć projektor, mamy tu jakąś małą awarię, ale zaraz wszystko będzie już hulać. Jeszcze będziemy oglądali filmy szkoleniowe, filmy, jak walczą zawodnicy. No, czekamy na film, no i próbujemy się podłączyć do kamery. A wiesz, co to będzie za film? Nie, właśnie taka niespodzianka. Ale po to filmy, że z uwagi na to, że dzieci patrzące też się uczą. Oczywiście trening praktyczny na macie, ale też mały procent przyswajamy tym, że oglądamy filmy, naśladujemy innych zawodników, lepszych od nas, którzy... Tym razem nie plaża, tym razem dla odmiany trening na macie, techniczny, mało dzieci, dużo pracy przed nami. Właśnie w tym momencie robimy trening. Teraz jakby piłeczki odbijają się z nogi i chętnie bym dodał coś później. No, teraz mamy trening na dużej sali i co robimy różne. Teraz mamy akurat rozgrzewkę. Co do ojca. Tak, jak najbardziej, randori. Konieczny punkt każdego treningu. Wchodzimy do lasu, gdzie łatwo się zgubić. Będziemy trochę maszerować, takim tempem, jakie ja będę nadawał. Trochę będziemy truchtać, biegać. Ja będę decydował, kiedy podbiegamy, kiedy sobie idziemy. Zasady są dwie. Pierwsza, nie wolno wyprzedzić mnie, bo jestem na samym początku. I druga, nie wolno być wolniejszym niż trenerzy, którzy zamykają pokój. Staramy się iść jak najbliżej siebie, jasne? Odcinki biegania nie będą zbyt długie, więc proszę je postarać się przebiec. Nie przejść, tylko przebiec. Jasne? Nie bardzo szybko, będzie wolniutkie tempo. Staramy się cały czas biec ten moment. Ja będę krzyczał, kiedy się kończy bieg. Trenerzy z tyłu też będą krzyczeli, kiedy się kończy bieg. Dla kamery możemy powiedzieć, że teraz idziemy sobie na spacer po lesie. Mamy plan, żeby przejść dookoła jeziora, ale czy nam się uda przed kolacją? Nie wiadomo, ale będziemy próbować.
Uśmiechy, uśmiechy. Cześć. Cześć. Hejo. Hejo. Cześć. Cześć. My biegaliśmy dookoła jeziora, też chodziliśmy. No i teraz mamy przerwę. I co robicie na przerwie? Teraz możemy... Rozciągamy się. No, odpocząć. Możemy... Ale strasznie. Trochę ciężko. No ciężko, męcząco. I jak biegamy, to musimy ciągle usiąść gdzieś, bo nogi bolą. Dużo tego biegania było. Powoli kończymy. Jeszcze mam kawałek, ale już na pewno bliżej niż dalej. Dzień dobry! Dzień dobry! Fajnie jest na obozie, bardzo. Fajnie jest na obozie i radzę, aby niektórzy tu przyszli. Hello! Nie mam. Cześć, ale to męczące jest. Cześć, cześć, cześć. Teraz oglądamy film z Michaelem Jordanem w roli głównej o sporcie i też trochę kreskówkę przy okazji. Także się i będą bawić i uczyć. Są na ziemi, więc nie mogą przyjść. Co takiego? Co to znaczy? Nie mogą przyjść. O co chodzi? Tak, przyjechali koledzy z Piły, z trenerem Jopkiem. Żeby dociążyć naszych zawodników. Bardzo fajnie, że na Flandorii możemy tutaj sobie powalczyć. Jak widać, trener Vinci z Juku Józefów również walczy z twardym takapiorem. Ja dzisiaj sobie już nie miałem siły po ciężkim meczu piłkę nożną w moich nowych holóweczkach, które potem zobaczycie jeszcze na filmie. To się dzieje, tak? Niespodzianka dojechała do nas szczęśliwie po długiej podróży prosto z Gruzji. Varlam Lipartelyani, przepraszam. Jeden z najwyżej rzucających ludzi na ziemi. Wielokrotny mistrz świata, wielokrotny medalista mistrzostw Europy, mistrz Europy, wielokrotny zdobywca tytułów Grand Slam. W swoim dorobku ma chyba wszystko, łącznie z tytułami drużynowymi. Mistrzostw świata, mistrzostw Europy, no ale przede wszystkim to jest nowoczesne judo, piękne judo, duża uchimata, duże haraigoshi, duże makikomi, coś przepięknego. Wstawimy oczywiście film na YouTube, jak rzuca Varlam, bo to jest coś pięknego, to jest, mówię, on, Iliadis, Zantaraya, kilku Japończyków, to jest czołówka najpiękniej rzucających. On nie szuka zwycięstwa Shido, to po prostu szuka iponów. Przyjechał po prostu z Gruzji, żeby nauczyć nasze dzieci tego. Dzisiaj będziemy mieli z nim trening, jutro dwa treningi i będzie się starał przekazać wszystko, co jest możliwe. Tylko czerpać.
Tak, mamy teraz trening wieczorny. Niespodzianka, przyjechał Warlam Di Bartoliani. Jest to jeden z, myślę, najlepszy zawodnik w judo w kategorii 90 kg. Najprawdopodobniej następca Eliasa Eliadisa, który teraz na Igrzyskach Europejskich w Baku zajął drugie miejsce. I ogólnie jeden chyba z najbardziej tytułowanych czynnych zawodników z 90, można powiedzieć. Multimedalista Mistrzostw Świata Drużynowych. A jak się czujesz trenując? No jest lekki stresik. Jest lekki stresik, żeby nic nie powiedział złego. Idę. Teraz przyjechał do nas jeden z najlepszych zawodników na świecie, Warlam Di Bartoliani, i obecnie robimy specjalny, uczymy się gruzińskiego judo, tak abyśmy mogli polepszyć swoje umiejętności i dołączyć to do naszego repertuaru technik. Nie wierzę w to. Jeden z najlepszych zawodników świata uczy lemury, jak się rzuca. I Gruzja to jest jedna z trzech najmocniejszych nacji teraz w judo, jaka jest. A on se teraz uczy mojego pana profesora. Niesamowite uczucie. I ewentualnie jeszcze uczy panów krasnalów. Teraz trening z Warlamem Di Bartoliani. I jak jest? Fajnie, bardzo fajnie. Warlam przyjechał, ale my mamy dla niego zawodnika. Dawaj, Lego! Dawaj, Lipo! Dawaj, Lipo!
Skręduj, ściągaj, no. No power. No power. No power. No power. Dawaj, kończę to za miasto, daj sobie. Okej. Enough. See you tomorrow. Diana! Witam w czwartym dniu w Jastrowiu. Jutro będzie słoneczko i 30 stopni.